Witam. Po długim czasie w końcu się namyśliłem, że pokażę wam, jak przetrwać pierwszą noc w Minecrafcie. Będziemy robili to od samego początku, będziemy budowali i tak dalej. Jeżeli nie będziecie chcieli oglądać moich filmików, piszcie w komentarzach. Na początku trzeba będzie najpierw zebrać drewno, żeby zrobić jakiś kilof. Później zabunkrować w jakiejś melinie, a później drugiego dnia trzeba będzie jakiś dom sobie budować, zbierać materiały. Sorry za ten lag, ale na początku będzie lagowało, bo się będzie generował świat. I to tak właśnie będzie. Wybaczcie za te lagi, bo to świat się generuje. No i jeszcze przez nagrywanie. Bo jeszcze nie nagrywam Camtasia Studio, a nie Frapsa, bo mi się popsuł coś. Nie wiem czemu. Ale dobrze, powrócimy do tematu. Pierwsze trzeba drewno. 6 drewienek. Dobra. O, mamy węgiel. Będziemy. Drewno przerabiamy na deski. Z desek zrobimy sobie crafting boxa, czy crafting table, jak to tam się nazywa. Crafting table, jak tam wolicie. Tak. I trzeba teraz z desek zrobić patyki. Układamy w ten sposób. I w ten sposób. I wychodzi nam kilof. Dobrze. I teraz trzeba wykopać. Wykopiemy sobie węgiel. Mało węgla, ale węgiel się przyda, żeby zrobić pochodnie. O, jeszcze tutaj mamy. Bardzo dobrze. Ale tutaj się dziś zabunkrujemy. Zrobimy, o, takie wejście sobie. Przeniosę zaraz mojego crafting table do domku tutaj. Budujemy sobie jakąś dom tam, żeby w nocy nas potwory nie atakowały. No. Nie wiem, czy nie urwać filmiku, żeby was nie zanudzać tym kopaniem, no, ale myślę, jeżeli filmik jest nazwany, żeby jak przetrwać pierwszą noc, no to chyba pokażę to, jak zrobić, więc nie będzie w tym problemu. Dobra, przeniesiemy swojego crafting table. A teraz z patyków zrobimy sobie pochodnie. Mamy 20 pochodni, na początek to nie jest źle. Tutaj sobie damy, żeby nie było tak ciemno. Gdy przygotuję drzwi, ja do was przyjdę. Dobra, przygotowałem już sobie drzwi, stawiamy je sobie. Dobrze, bo już widzę, kilof mi się kończy i to więc stworzymy kilofa kamiennego. Zrobimy sobie jeszcze troszkę patyków. Wchodzimy w ten sposób tak samo, tylko że cobblestone'a. No i wychodzi nam kamienia kilof. No, jest on wytrzymalszy, powiem. No, tylko do końca zjedziemy tego. No, i sobie robimy no, taką bazę mniej więcej. Pierwsza to zawsze taka melina będzie. No, sobie robimy dach. Tak. Jeżeli mam nie kręcić takich filmików, jeśli chodzi o kopanie czy czegoś takiego, na przykład jak teraz robię, to po prostu napiszcie, bo to. O, węgiel mamy. I też muszę wspomnieć, żeby nie kopać też tak nad sobą, bo znaczy ja kopia mówię, bo nieraz zleci nam, może nam zlecieć piasek na przykład albo coś w tym stylu na głowę i wtedy będzie źle. Ale oczywiście tak można
coś mi głos wysiada mi coś. Wszystko. O. No i na razie jakąś melinę mamy. No, tutaj można powoli ogarnąć co do tutaj koło domu czy coś tam trzeba byłoby dać pochodnie tutaj, żeby o, od razu inaczej to wygląda. Tak. I no i co by tutaj jeszcze wam pokazał? Jak zrobić? Piecyk pokażę, lecz w poprzednich poradnikach pokazywałem, jak się robi. I myślę, że na tym save'ie będę wam będziemy robili różne rzeczy. Aha, ja zrobię sobie jeszcze szkneczkę, żeby różne rzeczy przechowywać tam. Sorry za ten głos, ale... Co ja zrobię? O, gdy połączymy dwie skrzyneczki, robi nam się jedna bardzo duża skrzynia. No i możemy sobie jeszcze powiększyć ten nasz domek, taki jakby, i jak będziemy kopać, to trzeba też zrobić taki drugi pokoik, tutaj też dać drzwi, no i tutaj oczywiście wykopać taki pokoik. O. No i powoli zaczynać kopać w dół. To chyba będzie na tyle w tym poradniku, bo co wam więcej będę pokazywał? No myślę, że więcej nic. W dalszych poradnikach pokażę, jak będę kopał, przeszukuję sobie różne drabinki i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze wspomnę, tak szybko się wyrobiliśmy, że jeszcze jest dzień. O, fajnie. Dobra, to chyba będzie na tyle. Tak. No, to będzie na tyle, więc na razie. Wybaczcie, że tak robię te cięcia, ale poszłem do jakiejś jaskini i znalazłem srebro. To jest oto srebro. I zaraz pokażę, jak je przetopić. O, dosyć widzę, dosyć duże złoże tego srebra. I teraz pójdziemy je sobie przetopić. Pokażę, jak przetopić. Czekaj, gdzie ta nasza baza? O, tutaj. Jak widzicie, niedaleko wyruszyłem. A, jeszcze wspomnę. Krowy warto zabijać, ponieważ z nich wylatuje leather, czyli skóra. A ze skóry można zrobić sobie no zbroję, maskę, spodnie i buty. Tak. W następnym poradniku, jak uzbieram troszeczkę tych skór, to pokażę wam, jak zrobić te EQ. A teraz pokażę, jak przytopić na srebro. Tak, tutaj i przetapia nam się. Tak. Tutaj nic nie robiłem. O, tam węgiel nawet jest. O, jak fajnie. Widzę, trafiliśmy na dosyć duże złoże. No, i przetapia nam się. I będziemy mogli zrobić też lepszego kilofa. Wydobyć na przykład złoto, czy coś w tym stylu, to już nie możemy wydobywać srebrem. Znaczy, kilofem z cobblestone'a. No, czyli to będzie chyba na tyle. Jeszcze raz, sorry za te cięcia. Na razie. Pozdrowionka.